Przenieśmy się do Belgii na początek drugiego kwartału 2014 roku. W mieście Wisse, położonym 100 km na wschód od Brukseli, mieszka 37-letnia Carol Haidt i jej o rok młodszy mąż Benoît Philippens. Bliscy określają parę jako zgodną, pełną optymizmu i serdeczności względem ludzi, na których im zależy. Oboje są bardzo towarzyscy i mają liczne grono przyjaciół, jednocześnie nie zaniedbując swoich rodzin. Małżeństwo pracuje w jednym oddziale banku BNP Paribas. Benoît obejmuje stanowisko dyrektora regionalnego, natomiast Carol jest doradczynią klienta biznesowego. Sami niestety nie mogą mieć własnych dzieci, co sprawia im ból, dlatego całą swoją uwagę i miłość przelewają na pociechy swoich krewnych. Carol jest nawet matką chrzestną najstarszego syna swojej siostry, 9-letniego Estebana. To właśnie z nim oraz parą znajomych małżeństwo spędza piątkowy wieczór 18 kwietnia 2014 roku. Cała piątka udaje się do jednej z restauracji w Wisse, gdzie wspólnie jedzą kolację. Wszyscy tego dnia są w wyśmienitym humorze i najwyraźniej dobrze się bawią w swoim towarzystwie, bowiem ciągle zanoszą się gromkim śmiechem. Najbardziej podekscytowany jest mały Esteban, ponieważ ma być to jego pierwsza noc spędzona poza domem, w dodatku w towarzystwie cioci oraz wujka, których bardzo lubi. Kolacja przeciąga się do późnych godzin wieczornych. Wreszcie małżeństwo żegna się ze swoimi towarzyszami i wraz z sennym chłopcem udają się do swojego domu znajdującego się przy ulicy Bernau. Nigdy jednak nie przekraczają jego progu. Sąsiedzi pary zeznają później, że nagle usłyszeli dudnienie przypominające wystrzeliwanie petardy. Kiedy otwierają okno i wyglądają na zewnątrz, by zobaczyć, co się dzieje, dostrzegają leżącego na podjeździe obok samochodu Benoît, a kilka metrów dalej zwijającą się z bólu Carol. Sąsiedzi natychmiast dzwonią na policję, która przyjeżdża w ciągu 4 minut. Na miejscu funkcjonariusze odkrywają także leżącego za samochodem Estebana. Zarówno on, jak i jego wujek są nieprzytomni, ale żyją. Wszyscy mają charakterystyczne rany postrzałowe. Jedynie Carol zachowuje świadomość. Zanim zabiera ją karetka, opowiada służbom, że nagle z mroku wyłonił się mężczyzna, który podszedł do jej męża, zapytał, czy go pamięta, a następnie oddał do nich strzały i zbiegł. Policjanci pytają ją jeszcze, czy rozpoznaje tego człowieka, ale przyćmiona bólem kobieta nie jest w stanie powiedzieć im nic więcej. Początkowo funkcjonariusze zakładają, że motywem ataku jest włamanie, którego sprawca został przyłapany na gorącym uczynku. Z tego powodu jeszcze tego samego wieczora, tuż przed północą, rozpoczyna się przeszukanie domu małżeństwa. Okazuje się jednak, że w środku nie ma żadnych śladów włamania i wygląda na to, że ze środka nie zniknęło nic cennego. Cały dramat rozegrał się na podjeździe. Ten trop zostaje więc odrzucony. Policja jest pewna, że ktokolwiek strzelał do małżeństwa i ich siostrzeńca, zrobił to z zamiarem pozbawienia ich życia. Świadczy o tym fakt, że do ofiar oddano po kilka strzałów naraz. Śledczy nie zważają na to, że jest środek nocy i pukają od drzwi do drzwi najbliższych sąsiadów. Wprawdzie nikt nie widział samego zdarzenia, ale znajdują się osoby, które twierdzą, że bezpośrednio po wystrzałach spod domu małżeństwa odjechał samochód marki Mercedes ze zgaszonymi światłami. Żaden ze świadków nie zapamiętał jego rejestracji. Prawdopodobnie nawet żadnemu nie udało się jej przyjrzeć. Nawet kamera zamontowana na jednej z pobliskich posesji niewiele w tej kwestii pomaga. Na podstawie nagrania udaje się jednak ustalić, że pojazd wjechał w ulicę Bernau o około 21:49 i opuścił ją o 22:19. W
trakcie przesłuchań do policjantów dociera wiadomość, że mały Esteban zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Niedługo potem umierają także Karol i Benoit. Śledztwo nie dotyczy więc już napaści i uszkodzenia ciała, a potrójnego zabójstwa z premedytacją. 2 dni po zabójstwie odbywa się sekcja zwłok. Może się to wydać dziwne, skoro przyczyna zgonu jest znana, ale chodzi o określenie toru lotów pocisków, a tym samym o ustalenie, w którym miejscu na podjeździe Filipensów stał sprawca i jego ofiary i odtworzenia przebiegu wydarzeń. Na podstawie opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej oraz balistyki udaje się zrekonstruować ostatnie chwile z życia małżeństwa i Estebana. Około 22 rodzina odjechała z parkingu przed restauracją i zaledwie kilka minut później znalazła się przed swoim domem. Sprawca poczekał, aż wszyscy wyjdą z samochodu, a następnie podszedł bardzo blisko do Benoit i oddał do niego 3 strzały. Kolejne 3 padły w kierunku Karol, która musiała zacząć uciekać w stronę domu, ponieważ ostatnia kula trafiła w jej plecy. Następnie sprawca obszedł pojazd Filipensów, za którym schował się Esteban i strzelił do niego 2 razy, trafiając w jego szyję i głowę. Wszystko to sugeruje, że zdarzenie to miało charakter egzekucji i w tym kierunku prowadzone są dalsze czynności. Pozostają 2 zasadnicze pytania. Kto i dlaczego mógł pragnąć śmierci pary bankierów? Aby na nie odpowiedzieć, śledczy biorą pod lupę ich życie prywatne. Okazuje się, że Benoit miał opinię kobieciarza i w przeszłości miał liczne romanse, również ze swoimi podwładnymi. Karol miała wiedzieć o niektórych z tych kobiet, ponieważ para miała zapraszać je do swojej sypialni, jednak większość relacji męża była przed nią ukrywana. Policja sprawdza więc byłe kochanki Benoit, a także ich partnerów, ponieważ nie wyklucza, że mogła być to zemsta ze strony straconego partnera, męża. Mężczyźni są więc przesłuchiwani, przeszukiwane są ich samochody, domy, pobierane są od nich odciski palców oraz sprawdzane jest ich alibi. Nie udaje się jednak potwierdzić tej teorii, zatem uwaga funkcjonariuszy kieruje się na pracę. Ten trop okazuje się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, a zeznania współpracowników małżeństwa rzucają nowe światło na sprawę. Okazuje się, że zawodowy wizerunek Benoit znacznie różnił się od tego, który znali jego bliscy. Wprawdzie nikt nie ma mu nic do zarzucenia, jeśli chodzi o jego wiedzę i kompetencje potrzebne do pełnienia funkcji dyrektora, za które był niezwykle ceniony, ale problematyczne okazuje się jego podejście do ludzi, zarówno do swoich podwładnych, jak i do klientów. Miał własną wizję rozwoju swojego oddziału i wymagał od pracowników całkowitego podporządkowania mu się w tej kwestii. Źle znosił indywidualny tryb pracy, który w jego oczach był niesubordynacją i potrafił wprost powiedzieć, że jeśli danej osobie nie podoba się organizacja pracy, to może poszukać jej w innym miejscu. Kiedy coś mu się nie podobało, wyrażał to otwarcie, bez ubierania krytyki w piękne słowa. Również jego podejście do klienta zostaje określone przez podwładnych miarą trudnego. Mężczyzna miał osobliwą skłonność do podążania za intuicją w kontaktach biznesowych i jeśli dany człowiek lub podmiot z jakiegoś powodu wydał mu się niegodny zaufania, potrafił odrzucić jego wniosek o kredyt. Z tego powodu wielu niedoszłych klientów BNP Paribas miało do niego z tego tytułu pretensje. Pracownicy oddziału przypominają sobie, że jakiś czas przed śmiercią Benoit pokłócił się z jednym z klientów tak poważnie, że o mało nie doszło do rękoczynów. Mężczyzna ten w czasie awantury powiedział coś, co można odebrać jako groźbę, a po wszystkim miał wsiąść do zaparkowanego przed bankiem samochodu marki Mercedes. Policji szybko udaje się odnaleźć tego człowieka, ale nie jest on sprawcą zabójstwa.
Pomimo licznych informacji na temat małżeństwa i odkrycia potencjalnego motywu, śledztwo stoi w martwym punkcie. Presja ze strony opinii publicznej i mediów, ponieważ o sprawie robi się głośno w całej Belgii, nie ułatwia funkcjonariuszom ich pracy. Sprawa jest trudna, przeplata się przez nią wiele wątków, które należy zapleść w logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy. Przewija się mnóstwo osób, których zeznania należy dokładnie sprawdzić i świadomość, że cały kraj patrzy śledczym na ręce, z pewnością jest dla nich dodatkowym czynnikiem stresogennym. Brakuje też finansowego zaplecza oraz doświadczenia w prowadzeniu podobnych spraw, ponieważ zostają popełnione rażące błędy, jak na przykład wrzucenie 4 łusek po nabojach do jednego worka zamiast każdej do osobnego w momencie ich zabezpieczania. Policjanci w związku z chwilowym brakiem innych tropów postanawiają sprawdzić telefony ofiar, w tym wszystkie wiadomości, osoby zapisane w kontaktach, a także zdjęcia i filmy na urządzeniach. Jest to bardzo czasochłonne, ale przynosi zamierzony efekt. Na telefonie Carol udaje się zabezpieczyć SMS-a z grudnia 2012 roku, którego treść brzmi: każdy z nas jest zainteresowany tym, żeby się jakoś dało rozwiązać ten problem. Chyba się rozumiemy. Udaje się ustalić, że nadawcą wiadomości jest 32-letni Amedeo Troiano, z zawodu fryzjer, który wraz ze swoją żoną i 3 dzieci mieszka około 50 km od Wisy. Okazuje się, że mężczyzna ten miał spór z BNP Paribas, który skończył się w sądzie na jego niekorzyść. Wszystko zaczęło się w roku 2011, kiedy Amedeo zapragnął otworzyć własny salon fryzjerski połączony z solarium. Aby osiągnąć ten cel, potrzebował kredytu w wysokości 175 tysięcy euro, za które planował wynająć lokal i kupić niezbędny sprzęt. Udał się więc do oddziału banku, w którym pracowało małżeństwo Filipensów. To właśnie Carol przypadła rola jego doradczyni. Po sprawdzeniu zdolności kredytowej Troiano oświadczyła, że nie powinno być problemu z udzieleniem mu kredytu. Jej opinia nie była wiążąca. Sugerowała jedynie, że na podstawie jej doświadczenia z poprzednimi klientami wniosek Amedeo ma duże szanse na pozytywne rozpatrzenie. Nie mogła być to ostateczna decyzja, ponieważ te jako dyrektor oddziału podejmował Benoit. On z kolei z nieznanego dla nas powodu odmówił mężczyźnie kredytu. Amedeo jednak nie poczekał na oficjalną decyzję banku. Zamiast tego od razu wynajął lokal i kupił sprzęt warty ogromną sumę pieniędzy, czym zadłużył się na 108 tysięcy euro. Początkowo mężczyzna próbował załatwić sprawę z BNP Paribas polubownie, ale kiedy to nie przyniosło skutku, sprawa trafiła przed belgijski sąd. Ten z kolei uznał, że bank miał prawo odmówić Troiano udzielenia kredytu i do długów związanych z falstartem działalności gospodarczej dołączyły duże koszta sądowe. To całkowicie pogrążyło finansowo Amedeo i jego żonę Annę Marię, którzy od tamtego czasu zaczęli stawiać się w roli ofiar bezdusznego banku, który zniszczył im życie. Policja sprawdza tego człowieka i na jaw wychodzi, że w przeszłości był karany za włamania i kradzieże. Amedeo Troiano zostaje więc przesłuchany. W trakcie tych czynności mężczyzna twierdzi, że konflikt z BNP Paribas miał miejsce dawno temu, a on zdążył już przeboleć decyzję banku. Zarzeka się także, że nie ma nic wspólnego ze śmiercią małżeństwa bankierów i ich sześniaka. Co ciekawe, gdy informacja o potrójnym zabójstwie przedostaje się do mediów, jedna z bliskich osób Amedeo, która wiedziała o jego konflikcie z bankiem, zapytała go, czy miało coś wspólnego z tą sprawą. Troiano gwałtownie zaprotestował, twierdząc, że jeszcze nie oszalał. Policjanci nie do końca wierzą w jego słowa, ponieważ bardzo lekko opowiada o czymś, co po pierwsze wcale nie wydarzyło się tak dawno,
bowiem jeszcze niespełna półtora roku wcześniej pisał do Karol, a po drugie wywróciło całe jego życie do góry nogami i wypełniło go poczuciem niesprawiedliwości, skoro sprawa trafiła aż do sądu. Pytany o to, co robił 18 kwietnia, odpowiada, że tego wieczora pokłócił się z żoną, po czym wsiadł do samochodu, swoją drogą BMW, a nie Mercedesa, i pojechał do Niemiec, do swoich kuzynów mieszkających w oddalonym o 500 km Stuttgarcie. Do domu miał wrócić dopiero następnego dnia. Z jego zeznań wynika, że wyjechał z Belgii około 20, kiedy zachodziło słońce, zatem na miejsce powinien dotrzeć około 1 w nocy. Śledczy nie mają powodu, aby zatrzymać Amedeo, który zresztą był przesłuchiwany w roli świadka, a nie podejrzanego, zatem wypuszczają go do domu. Sprawdzają jednak wszystkie podane przez niego informacje, zaczynając od tego, w jakim miejscu jego telefon logował się do sieci. Okazuje się, że w dniu zabójstwa oraz kolejnego dnia był on wyłączony. Policja dociera do wspomnianych kuzynów ze Stuttgartu, którzy potwierdzają, że Amedeo w sobotę rzeczywiście ich odwiedził, ale przyjechał w południe, a nie jak twierdził w nocy. Nadal jest to za mało, aby połączyć Trojano z zabójstwem, dlatego funkcjonariusze szukają dalej. We współpracy z niemiecką policją docierają na zdjęcie z fotoradaru w Stuttgarcie. Okazuje się, że Amedeo przyjechał do Niemiec o godzinie 12:41, ponad 11 godzin później niż zeznał. Belgijska policja ponownie wzywa Amedeo na przesłuchanie i konfrontuje go ze wszystkimi nieścisłościami. Wtedy mężczyzna zaczyna zmieniać swoją wersję wydarzeń i tłumaczy, że wcześniej skłamał, bo się bał przyznać, że najpierw pojechał do lasu, gdzie chciał popełnić samobójstwo i dopiero potem pojechał do rodziny. Śledczy nie wierzą w jego słowa i 13 maja 2014 roku Trojano zostaje aresztowany pod zarzutem zabójstwa Estebana, Karol oraz Benoit. Głównym celem śledztwa jest odnalezienie narzędzia zbrodni. Śledczy przeszukują więc dom i samochód podejrzanego, ale nie udaje im się natrafić na żaden fizyczny ślad pistoletu. Mężczyzna przyznaje, że w przeszłości miał do czynienia z bronią, ale od wielu lat żadnej nie posiadał. Odmienne zdanie na ten temat mają technicy, którzy zabezpieczają na telefonie Trojano film sprzed zaledwie roku, na którym widać, jak mężczyzna wkłada pistolet do szuflady. Według opinii biegłych jest to ten sam model broni, z którego zastrzelono ofiary. Nie wiadomo, co dalej stało się z tą bronią i czy kiedykolwiek została odnaleziona. Oprócz tego śledczy odkrywają na jego komputerze, że szukał w internecie adresu domu pary niedługo przed zabójstwem. Nie mam pojęcia, w jaki sposób to funkcjonuje w Belgii, czy takie dane jak adres zamieszkania są lub bardziej były dostępne publicznie, czy może w jakiś inny sposób udało mu się do nich dotrzeć. W dzisiejszych czasach ludzie są w stanie odnaleźć miejsce, w którym ktoś zrobił sobie zdjęcie na podstawie szczątkowych informacji i z użyciem jedynie Google Maps. Proces Amedeo rusza na początku 2017 roku i trwa zaledwie 3 tygodnie. Dokładnie tyle potrzeba belgijskiemu sądowi, by uznać mężczyznę za winnego zabójstwa 3 osób i wymierzenia mu kary dożywotniego pozbawienia wolności. W trakcie procesu linia obrony Trojano opiera się na tym, że przecież jeździł BMW, a nie Mercedesem, a poza tym Karol dobrze go znała jako klienta, zatem powinna go rozpoznać. Oskarżenie odbija te argumenty, tłumacząc, że samochód Amedeo jest podobny do jednego z modeli Mercedesa, a w mroku łatwo pomylić marki. Natomiast Karol mogła go nie rozpoznać, ponieważ od ich spotkania minęło kilka lat, był już późny wieczór, a ból i szok spowodowane postrzałem mogły przytępić jej zmysły. Trojano odwołuje się od wyroku, ale sąd wyższej instancji jeszcze w czerwcu tego samego roku odrzuca jego apelację.
Najbardziej wstrząsającym elementem tej historii jest to, że musiało zginąć niewinne dziecko, które tamtego wieczora przypadkiem znalazło się w zasięgu owładniętego żądzą zemsty mordercy. Rodzice Estebana nigdy nie wybaczyli sobie, że pozwolili mu na nocleg poza domem. Jak twierdzili na sali sądowej, to zniszczyło ich rodzinę. Koleżanki i koledzy z klasy chłopca początkowo nie rozumieli, co właściwie się wydarzyło. Przed tablicą ku pamięci Estebana, która 3 dni po jego śmierci zostaje postawiona w jednym z pomieszczeń, zostawiają karteczki z życzeniami szybkiego powrotu do szkoły. Ale Esteban nigdy nie wrócił. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Tradycyjnie już czekam na Wasze komentarze dotyczące tej sprawy. Uważajcie na siebie i do usłyszenia wkrótce.